Szczęście. Czym jest dla Ciebie szczęście? Czy jest stanem euforii? Czymś, co można porównać do orgazmu? Kiedy go doznajesz? Ono najczęściej pojawia się wtedy, gdy dostajesz coś nowego. Kiedy poznajesz swoją drugą połówkę lub kiedy zjadasz pyszny posiłek. Albo może też zjawia się, gdy wstajesz przysłowiową prawą nogą. Popatrz. Twoje szczęście zależy od rzeczy zewnętrznych. Od stanu posiadania. Czy też od innych osób. A jeśli zależy od innych, to jest to zjawisko ulotne. Trwa dosłownie 5 minut i wygasa. To twoje tak zwane szczęście można porównać do wypalającej się zapałki. Gdy gaśnie jedna, sięgasz po drugą. I tak w nieskończoność, dopóki nie odpalisz ostatniej zapałki. Wtedy, gdy opakowanie jest puste, zauważasz, że coś jest nie tak. Jak to jest, że głód bycia szczęśliwym nigdy nie jest do końca zaspokojony? Przecież się starasz. Ciężko pracujesz, by powiększyć swoje dobra. Przecież się zakochałeś, czujesz się szczęśliwy, lecz po jakimś czasie jesteś znudzony swoim partnerem, partnerką. Nie dają ci już one szczęścia. Rosną oczekiwania, których ani ty, ani druga strona nie jesteście w stanie sprostać. A przecież to nie tak. Szczęście nie leży na zewnątrz, a nawet gdyby leżało na ulicy, potykałbyś się o nie. No i tu jest szkopuł. Szczęście leży na ulicy. Leży i czeka, byś po nie sięgnął. Bo ono jest za darmo. Jakie są sekrety, tajniki zgłębiania szczęścia? Zapytasz. Ano sekret tkwi w tym, byś zdjął okulary, które nas oślepiają, które co rusz każą patrzeć i czuć, że nigdy nie będziesz mógł być szczęśliwy. Starczy jedna mała rzecz. Masz ją w sobie, przy sobie. Ty nią jesteś. Jesteś cudem. Tym ziarenkiem, które jest piękne. A jedyną wodą, która cię podlewa, jest wdzięczność za to, co masz. Tu potrzebna jest obecność. Bycie tu i teraz. Popatrz na swoją dłoń. Jakbyś widział ją po raz pierwszy. W większości przypadków nic jej nie dolega, prawda? Popatrz, że każdy palec jest piękny. Uginają się, kiedy tylko zechcesz. Każdy z nich pełni jakąś funkcję, a razem z drugą częścią dłoni mogą trzymać wiele rzeczy. Łapać, obejmować, puszczać. Czy to nie jest piękne? Że masz dwie takie dłonie, które cię słuchają i robią to, co tylko zechcesz. Czy kiedykolwiek cię zdradziły? Zawiodły? No nie. Myślę, że nie. Popatrz, co by było, gdybyś ich nie miał. W większości przypadków czułbyś się skrzywdzony. Ale to nie tak. Masz przecież inne części ciała, które są twoje i tobie służą. Gdy nie masz dłoni, masz przecież stopy, które cię niosą. Gdy i tych narządów nie masz, masz usta, które mogą gwizdać, wypowiadać słowa, szeptać wiersze. Gdy i tych narządów nie masz, są też inne. Szukaj do skutku tego, co jest obok ciebie. Pogódź się z tym, że szczęście jest z tobą, że jest obok. Że są jak te dłonie, które nie zawiodą, tylko musisz je dostrzec. Zaakceptować. Skoro już wiesz, że szczęście jest z tobą, w tobie, to znaczy, że ty też musisz być tym szczęściem. Masz szczęście, że jesteś szczęściem. Na dziś otrzymujesz ode mnie zadanie. Zauważ obok siebie, czy na sobie jakąś część, która ci służy. Pomyśl, jak to dobrze, że cię mam. Może coś poczujesz. Może jeszcze, jeśli nie, to znaczy, że jeszcze potrzebujesz popracować nad swoim szczęściem. Ważne, byś zrozumiał, że szczęście zawsze jest obok i tylko czeka, byś na nie spojrzał. Z miłością.